Cześć. Jakiś czas temu zrobiłem materiał o tym, jak nie zbankrutować na komiksach. Mówiłem tam o różnych opcjach, różnych metodach zapoznawania się z medium komiksowym. Jak na tym oszczędzić, jak można to selekcjonować. No ale mój kanał zajmuje się oczywiście nie tylko komiksami, ale też siłą rzeczy filmami. Myślę, że większość z Was zapoznała się z superbohaterami właśnie przez filmy. Przede wszystkim filmy Marvela, ale może nie tylko. Więc dzisiaj. Będzie druga część niejako tego materiału i powiem, jak nie zbankrutować na filmach, jak oglądać bardzo dużo filmów i jednocześnie nie przepłacać za to. Zacznę jednak jeszcze raz od komiksów i od mojego dużego problemu z komiksami, a mianowicie od braku jakiegokolwiek abonamentu, pozwalającemu go na czytanie komiksów na bieżąco. Mówiłem, tak jak mówię, o różnych metodach, ale żadna z nich tak naprawdę nie pozwala mi na. Zapłacenie stałego abonamentu i dostawanie nowych tytułów komiksowych co miesiąc, co tydzień, dokładnie tak, jak bym chciał. Jeżeli słuchaliście moich wypowiedzi, czy wypowiedzi kolegów z nieistniejącego już Comics Weekly, to wiecie, jak często narzekaliśmy na rynek komiksowy, w jakim słabym jest stanie, jak głupie decyzje są to tam podejmowane, na czym jedzie, ale tak naprawdę jakby nasza największa bolączka to jest właśnie ta nieprzystępność. Nic dziwnego, że... Zresztą ciągle narzekam na kolejne numery z Batmanem i że DC ciągle wydaje kolejne komiksy z Batmanem, dlatego że jeżeli ktoś ma pójść do sklepu i ma bardzo ograniczony budżet i może decydować się tylko i wyłącznie na komiks jeden lub dwa, no to dużo jest większe podobieństwo, że weźmie komiks o Batmanie niż o jakimś nowym, nieznanym, niesłyszanym bohaterze, który gdyby istniała jakakolwiek subskrypcja może cieszyłby się jakąś większą uwagą, może między całą bazą subskrybentów mogłaby pójść wiadomość ej, to jest naprawdę dobry komiks, możesz go sprawdzić i wtedy co taka osoba robi? Nie musi sięgnąć do portfela po raz kolejny, nie musi zastanawiać się nad tym, tylko po prostu pyk, raz, dwa sprawdza ten komiks i nagle okazuje się, że jakiś nieznany heros wyrasta na pierwszą ligę. Mówi się że Dlaczego tak ciężko o nowych bohaterów w komiksach? No właśnie dlatego, dlatego że naprawdę ciężko jest sprzedać taki komiks bez względu na to jak byłby dobry, naprawdę trudno jest wciągnąć w to czytelnika, który tak jak mówię ma ograniczony budżet i ja sam niestety, ale również ograniczałem ilość komiksów, które czytałem w dużej mierze z tego powodu, nie mogę czytać na bieżąco absolutnie wszystkiego muszę selekcjonować te tytuły, muszę czekać na różnego rodzaju inne, inne opcje, jeśli chodzi o, nie wiem, trady czy jeszcze późniejsze rzeczy i no jest to bardzo kosztowna rozrywka, która, która myślę, że większości osób nie przypadnie, na pewno nie w sposób masowy. Jasne, jeden, dwa numery co, co miesiąc, co, co, co tydzień może, jeżeli mówimy o zeszytach, tak, ale raczej niewiele więcej, chyba, że ma się bardzo, bardzo duże środki. I w tym miejscu Chciałbym przejść właśnie do filmów, do filmów, które jak pewnie wiecie oglądam w dużych ilościach, jeżeli od czasu kiedy robimy napisy końcowe, nawet w jeszcze większych ilościach, i do tego, jak się za to zabrać. I tutaj chciałbym pogadać. Dziękuję w ogóle za współpracę z Cinema City. O programie Cinema City Unlimited, z którego sam korzystam od, od początku jego istnienia. Od tylko momentu, jak się pojawiła opcja, ej, subskrypcja na kino. Możesz chodzić do kina i wszystko fajnie. I nie trzeba wybierać tytułów za bardzo, mogę iść na co chcę, płacę raz i mam z głowy. Zacząłem z tego korzystać. I co jest ciekawe, tutaj mała dygresja. Tego typu programów w na przykład Stanach, gdzie wydawałoby się, że wiecie, jest dużo więcej rozwiniętych rzeczy i tak dalej... Na przykład tam za wiele nie było. Jak słyszałem o programach, które tam były, to ilość problemów i ograniczeń, które narzucano na ludzi, była ogromna. No ale wiecie, mówimy tu o Stanach, gdzie tak naprawdę dopiero parę lat temu idea rezerwowanego miejsca wcześniej e, zaczęła być regularnie wprowadzana. Jeszcze parę lat temu w Stanach standardem było, żeby pójść do kina i Wiecie, łapać pierwsze lepsze miejsce, czasami siadać z przodu, bo nie wiedzieliśmy, ile ludzi weszło do tej pory na salę. Więc, jakby, to trochę inna kwestia. Natomiast, jeśli chodzi o samo Cinema City Unlimited, to dla osób pewnie większość z Was korzysta z tego, jeżeli ogląda regularnie filmy, ale jeżeli ktoś by nie korzystał, to powiem o co chodzi. Możecie kupić abonament albo opłacać go raz w roku, albo płacić od razu za cały rok z góry i przez ten czas możecie wybierać się do wszystkich kin Cinema City w całej Polsce i rezerwować sobie miejsca na dowolny seans bez żadnych dopłat. Po prostu kupujecie sobie taki abonament i chodzicie na co chcecie. Jedyne ograniczenia, jakie to ma, to nie możecie drugi raz zarezerwować tego samego filmu, jeżeli wcześniej go nie zobaczyliście. Nie możecie na przykład wziąć. Ee, Rezerwacji na wtorek i na czwartek na nowy film Marvela, póki nie zobaczycie go we wtorek. A druga sprawa, nie możecie siłą rzeczy brać dwóch filmów, które nakładają się czasowo. No, w tym momencie zapychalibyśmy salę, a wiadomo, że i tak tych filmów nie obejrzymy. Jeżeli oglądacie moje recenzje, przede wszystkim filmów superbohaterskich, filmów Marvela. To słyszycie pewnie, że no, byłem na tym filmie drugi raz, albo trzeci raz i za trzecim razem spodobał mi się bardziej. Albo że no, po drugim seansie już mogłem inaczej trochę na to popatrzeć. I ja szczerze mówiąc, jestem ogromnym fanem oglądania właśnie filmów po kilka razy. Gadaliśmy o tym z Łukaszem Stelmachem w napisach końcowych, że dopiero w momencie, w którym ogląda się film po raz drugi, taki film jak, jak filmy Marvela, gdzie dużo się dzieje, wybuchy, wszystko i, i, i co dalej, co dalej. Dopiero przy drugim seansie, kiedy nie, już nie myślę o tym, co mnie może zaskoczyć, potrafię się czasami dużo lepiej skupić na filmie. I nie jeden film naprawdę zyskał w moich oczach dopiero po drugim seansie. No, problem polega na tym, że to też robi się kosztowne i pojawiają się dodatkowe bilety i to jest właśnie jeden ze sposobów, w jaki mogę to oglądać. Mało tego, znowu dygresja osobista. Pamiętacie zapewne, jak mówiłem czasami, jaki mam problem z chodzeniem na pokazy prasowe, wiecie, idę sobie na pokaz prasowy, oglądam dany film, no problem w tym, że na wszystkie filmy Marvela przede wszystkim, ale nie tylko, chodzę z moją partnerką i w momencie, w którym obejrzę taki film, a ona nie, no to muszę robić wszystko, żeby nawet swoim spojrzeniem nie zespoilować, wiecie, tego, że właśnie obejrzałem dany film i czy jest dobry, czy jest zły, co i tak według opinii, jakie słyszę, nie bardzo mi wychodzi. No ale to znowu jest kolejna rzecz, to, to siłą rzeczy muszę chodzić drugi raz wtedy do kina, czy chcę, czy nie. W sensie chcę, oczywiście, że chcę, więc, więc chodzę wtedy drugi raz do kina. E, no i w, w tym momencie oboje korzystamy z czegoś takiego i, i jakby nie, nie ma z tym problemu. Mało tego, również nie, ma wte, nie mamy wtedy też takiego mm, jakby ograniczenia, które wynika w, z tego na przykład, jeżeli jest jakiś bardziej niszowy film, Wiecie, jest pewne przekonanie, że kino umiera, i wydaje mi się, że w dużej mierze jest to prawda. Kino powoli transformuje się i zmienia się w bardzo inną stronę. Cała masa rzeczy, powiedzmy, filmów tańszych przede wszystkim filmów mniej, e, mniej widowiskowych, przechodzi do telewizji czy na innego rodzaju formy oglądania. Natomiast jeśli chodzi o kino, zostają tam przede wszystkim blockbustery. I wydaje mi się, że właśnie w dużej mierze wynika to z ograniczeń budżetowych, wynika to z tego, że wycieczka do kina regularnie co tydzień nie jest tanią sprawą, co łączy się również oczywiście z garżami aktorów i z tym, że Firmy pompują z różnego rodzaju studia przeogromne pieniądze w produkcję kolejnych kolejnych filmów, i to się odbija oczywiście na biletach, bo tak naprawdę za gaży tych aktorów my płacimy, a to jest dyskusja na inny zupełnie temat i to, dlaczego uważam, że firmy powinny być kręcone za trochę mniejsze pieniądze, ale no, nie zmienia to faktu, że, że jest to dosyć droga wyprawa jeżeli zaczyna się oglądać regularnie i wiele osób zastanawia się, że okej, okay, jeżeli ten film nie ma jakichś super efektów, czyli wiecie, doznań wizualnych, czy doznań dźwiękowych, czy audiowizualnych w połączeniu, to mogę go zobaczyć później, mogę zobaczyć gdzieś na jakimś nośniku czy gdzieś indziej, kiedy już będę mógł sobie go zobaczyć przede wszystkim w domu. I wydaje mi się, że właśnie to jest, to jest problem, na którym spora część kina traci, sporo, sporo filmów zaczyna wypadać z kin, studia zaczynają myśleć o tym, żeby niektórych filmów nie umieszczać w kinach, a a ja, mimo tego, że jestem gościem od blockbusterów i jestem gościem, który ogląda przede wszystkim kino rozrywkowe, kino, kino szybkie, lubię w szczególnie w sezonie Oscarowym pochodzić na te filmy. Często mówię, że na przykład bardzo lubię gale Oscarów, właśnie dlatego, że. Jest cała masa filmów, nazwijmy to niszowych, filmów niekoniecznie blockbusterowych, o których mogę usłyszeć od kogoś znajomego z polecenia, ale znowu, jeżeli słyszy się o takich ilościach tych filmów, no to znowu nie pójdzie się na wszystkie. Natomiast Oscary to jest dla mnie zawsze ten taki też moment, kiedy mogę sobie pochodzić do kina na te filmy, wiecie, które są na przykład nominowane, i zobaczyć, ej, czy to było słusznie nominowane, czy nie, pobawić się, pomyśleć sobie o tym, że to oglądam Oscary co roku, od, od kiedy właściwie pamiętam. I znowu. Nie mam tych ograniczeń budżetowych, znowu mogę chodzić dokładnie na tyle filmów, ile, ile sobie tylko chcę, oglądać zarówno blockbustery, jak i te bardziej niszowe produkcje. Ok, to teraz może parę rzeczy technicznych, ile to kosztuje, z czym to się je, jak to wygląda, powiem mniej więcej, jeżeli ktoś, ktoś nie używa, jak to działa. Generalnie karta wygląda w ten sposób. O, dobra, udało mi się. Jest przyzumowało. Karta jest imienna. Tutaj jest moje piękne zdjęcie, którego stąd nie zobaczycie za, za, za dobrze. Więc jest przypisana tylko i wyłącznie do jednej osoby. Koszt takiej karty to jest 46 zł, jeżeli jesteście poza Warszawą. W Warszawie cena jest odrobinę wyższa. Ja mieszkam w Warszawie. Cena wynosi 55 zł za miesiąc. Można płacić albo raz na miesiąc albo zapłacić za cały rok z góry i mieć z głowy. Tak jak mówię nie ma żadnych, żadnych ograniczeń jeśli chodzi o to na jakie filmy możemy chodzić. Daje to w dodatku zniżkę jeżeli ktoś lubi zjeść czy wypić. Ja, ja, ja osobiście jestem osobą która jest przyzwyczajona do tego że w kinie je się popcorn ale w każdym razie jest do tego 10% zniżka. I jeszcze, jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy poza, poza samym pójściem do kina, od czasu do czasu są organizowane specjalne pokazy przedpremierowe. Więc jak ktoś czasami pyta, jak dostać się na pokaz przedpremierowy, jedna opcja to jest taka, że by być zaproszonym, być nie wiem, w prasie czy w czymś takim, a druga opcja to właśnie czasami Cinema City organizuje dla członków Unlimited specjalne pokazy przedpremierowe wybranych filmów. Jeśli chodzi o korzystanie, że tak powiem, rodzinne, to wygląda to tak, że trzeba być pełnoletnim, żeby, mieć tak, żeby samemu taką kartę sobie zarejestrować, ale jeżeli jesteście rodzicami, to możecie wystąpić taką kartę dla swojego dziecka. Mało tego, są tam specjalne programy, w tej chwili jest specjalny program, który pozwala osobie dorosłej dostać do 6 biletów dodatkowych dla swojego dziecka kompletnie za darmo, jeżeli chcecie swoje dziecko zabrać na parę filmów razem ze sobą. Aha, jeszcze jedno, jeżeli chcecie się wybierać na te dodatkowe formaty jak 4DX, jak VIP jak IMAX oczywiście ScreenX i tak dalej to jest do tego niewielka dopłata do samego biletu, ale jakby dalej standardowa cena biletu jest pokryta w momencie w którym korzystacie z karty Cinema City Unlimited. Więc jest też w tym opcja. Środzie użytkowanie jest to bardzo proste, wchodzicie na stronę Cinema City, tak jakbyście chcieli normalnie zarezerwować swój bilet, z tym, że tam macie opcję zalogowania się, logujecie się na swoje konto powiązane ze swoją kartą i w tym momencie, kiedy będziecie wybierać w jaki sposób płacicie za bilet, możecie sobie wybrać, że bierzecie bilet Unlimited. Z tym, że jest tam ciekawostka, możecie zaznaczyć więcej niż jeden bilet i jeżeli zaznaczycie więcej niż jeden, automatycznie system zapyta Was o numer karty innej osoby. Tak jak ja mówię, ja chodzę z osobą towarzyszącą, więc kiedy się loguję, jest mój automatycznie numer wpisany, muszę wpisać numer jej karty i wtedy automatycznie mogę kupować bilet dla dwóch osób. Poza tym wszystko jest absolutnie standardowe jak przy kupieniu dowolnego biletu, tylko po prostu system odklepuje Wam, że macie kartę Unlimited, więc nic dodatkowych, żadnych kosztów nie ponosicie i najzwyczajniej w świecie dostajecie bilet, który możecie mieć potem na telefonie czy sobie wydrukować. No dalej Mówię, kompletnie standardowa procedura. Także jeszcze raz chciałem podziękować bardzo Cinema City za, za współpracę przy tym materiale. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że korzystam z Unlimited od, od paru lat, więc jakby znikąd to się nie wzięło i jest to jedna rzecz, dzięki której dalej jakby jestem w stanie ruszyć swoje cztery litery z domu. To jest dalej coś, dzięki czemu e, jakby, wiecie. Pójście do kina to samo w sobie jest nie tylko wydatek, ale czasami też ten e, czasowy element, musie, trzeba sobie zorganizować dzień, a czasami po prostu jest coś takiego jak moje zwykłe lenistwo. I kiedy myślę sobie, no dobra, już mam tą kartę i jest dobry film w kinie, a może poczekam w domu, ale nie, no już tak trochę głupio. I dzięki temu zobaczyłem to naprawdę sporo dobrych filmów w kinie, na które pewnie inaczej bym się nie wybrał. Nawet mówię, że nie byłaby to kwestia finansowa, to po prostu bym się lenił. A tak poszedłem i dalej mogłem zobaczyć to w kinie i tak jak ja akurat nie jestem osobą która stroni od oglądania rzeczy w domu ale dalej jest spora część filmów, spora część rozrywki, której nigdy bym nie chciał, żeby z kin zniknęło. Jakby nie chciałbym, żeby to doświadczenie kompletnie zniknęło. Szczególnie kiedy na przykład mówimy o filmach, nie wiem, Marvela, tych wielkich wydarzeniach ja na przykład uwielbiam chłonąć emocje z całej sali. Wiecie, jestem wampirem energetycznym pod tym względem, i uwielbiam to, kiedy oglądało się na przykład Endgame. To przy kilku momentach, o których doskonale wiecie, o których mówię, widownia zaczyna bić brawa, wiwatować i tak dalej. Niektórych to wkurza. Ja to absolutnie uwielbiam i to jest coś, czego w domu nie dostanę. Więc yy, chciałbym, żeby jakby tego typu systemy się utrzymywały i dalej pozwalały na oglądanie kina. I wracając do mojego pierwszego tematu, chciałbym bardzo, żeby tego typu rzeczy pojawiły się. W innych elementach rozrywki, jak na przykład komiksach, nie obraziłbym się bardzo, gdybym mógł znowu robić to, co kocham, czyli czytać komiksy za pomocą abonamentu, ale na razie mam taką opcję. Przynajmniej w kinie i przynajmniej firmy komiksowe mogę oglądać w ten sposób. E, także z mojej strony to wszystko na dzisiaj. To był mój poradnik niejako do tego, jak się to zabrać, z czym to się je, jak to wygląda. I do następnego razu. Cześć.